Cześć, tu Karolina. Zapraszam Was dzisiaj na tutorial, w którym wykonamy kalendarz adwentowy. Użyjemy tekturek ze sklepu przez okienko w kształcie bombek z cyferkami, napisu oraz shakera, a także pobawimy się w sklejenie 24 pudełeczek. To jak, gotowi na świąteczny maraton? Zaczynam od albumu. Przygotowałam sobie wcześniej docięte dwa kawałki birmaty o wymiarach 19,5 na 25,5 cm oraz 6 na 25,5 cm. Wybieram papier, który będzie powlekał moją układkę. Jego rozmiar musi być odpowiednio większy, aby po rozłożeniu bazy zostały jeszcze około 4-centymetrowe boki. Przyklejam tekturę do papieru, stosując około 2-milimetrowy odstęp. Pomagam sobie pędzelkiem, aby równo rozprowadzić klej i nie powstały mi żadne brzydkie bąble pod papierem. Następnie całość bieguję w miejscu zgięcia, odcinam narożniki i przy pomocy taśmy dwustronnie klejącej oklejam pozostałym papierem. Wyklejam także środek i zostawiam do całkowitego wyschnięcia. Zabieram się teraz za pudełeczka. Potrzebuję 24 kawałki spodów z jednolitego papieru. Ja wybrałam butelkową zieleń o wymiarach 9,5 na 9,5 cm
oraz 24 kawałki z papieru skrapowego o wymiarach 7,7 na 7,7 cm. Pierwszy kawałek bieguję w odległości 2,5 i 7 cm, obracam o 90 stopni i bieguję w takich samych odległościach. Postępuję tak samo z drugim kawałkiem, ale tym razem bieguję w odległości 1,5 oraz 6,2 cm. Wycinam linię biegowania, jest to około 1,5 mm i najlepiej zrobić to na odwrocie. Wtedy linia jest najlepiej widoczna i zginam, sklejam spód oraz wieczko. I tak jeszcze 23 razy, także wracam do Was z gotowymi już pudełkami. Gotowe pudełko odstawiam na chwilę na bok, a teraz zajmę się albumem. W miejscu odstępu pomiędzy kartami wykonuję biegowanie. Teraz mogę swobodnie otwierać i zamykać swoją bazę. Kolejnym krokiem jest wklejenie wstążek, za które będziemy mogli otwierać nasz kalendarz. Następnie docinam sobie dwa kawałki papieru skrapowego o wymiarach 25 na 19 cm oraz 5,5 na 25 cm i wyklejam środek albumu. Teraz pora na pudełka. Rozstawiam je sobie, aby mieć pogląd, w którym miejscu je przykleić. Wymiar bazy jest obliczony tak, aby przerwy między pudełeczkami z każdej strony wynosiły 1,5 cm. Na każdej stronie przyklejam po 12 pudełek.
Okienkowe cyferki postanowiłam wyembosować na złoto, a następnie przykleić na kółeczko w kolorze spodu pudełka. Dzięki temu moja tektura będzie bardziej widoczna na tle kolorowego papieru. Każdą cyferkę tapuję w tuszu do embossingu, a następnie posypuję złotym pudrem i utrwalam na grzewnicę. Postanowiłam również użyć nowego stempla od Ani z maleńkimi gwiazdkami. Delikatnie ozdabiam również bazę. Stempel naklejam na bloczek akrylowy i postępuję tak jak wcześniej. Przyklejam teraz po kolei każde kółeczko na górę pudełka. Pora na przód okładki. Możecie ozdobić ją według własnych upodobań. Ja postanowiłam najpierw nakleić papier skrapowy o wymiarach 25 na 19 cm, a następnie na delikatnym dystansie z birmaty nieco mniejszy o wymiarach 14,5 na 20,5 cm z dodatkowo podklejonym papierem brokatowym. Papier ten tworzy delikatną ramkę. Składam shaker, a na jego tył przyklejam grafikę z jelonkiem. Reszta jest Wam już dobrze znana. Ozdabiam wyciętymi elementami, tworząc wianek. Dodaję kwiaty z famiranu, a na samym końcu przyklejam napis.
Gotowe. Pozostaje wydrukować zadania do wykonania i umieścić w każdym okienku. To już mój ostatni wideo tutorial DT przez okienko, także chciałabym Wam bardzo podziękować za wszystkie ciepłe słowa pod moimi pracami. Przede wszystkim dziękuję Ani za to, że mogłam być w tak cudownym zespole. Znajomości zostaną i to w tym wszystkim jest najlepsze. Do usłyszenia niebawem. Ściskam Was bardzo gorąco. Pa, pa. Thank you.